Witam serdecznie w gościnnych progach naszej domowej imkowskiej galerii. Dzisiaj spotykamy się na wernisażu grupy prowadzonej przez panią Krystynę. Grupy, która zajmuje się florystyką. Proszę państwa, to jest niesamowita dziedzina, ponieważ potrafi przetworzyć to, co spotykamy w naturze. To, co spotykamy na co dzień, chodząc na spacery, udając się do lasu, czasem do dżungli amazońskiej, na spacery. Jest to sztuka, która pozwala to przetworzyć na artystyczny format. Format, który umożliwia pokazanie wnętrza, duszy artysty, a jednocześnie jest niesamowitym darem dla oglądających. Są to dzieła inspirujące. Są to dzieła przepiękne. Są to dzieła od małych, punktowych niemalże projektów po wielkie instalacje, wielkie kompozycje. Tak więc to, co powstaje na zajęciach florystyki, zmieści się w każdym domu, w każdym kącie. Wiedza, którą pani Krystyna przekazuje, jest do wykorzystania nie tylko w tej dziedzinie, prawda? Kompozycja, uczulenie na piękno, na naturę jest potrzebne nam na co dzień. Jest potrzebne każdemu człowiekowi, bez względu na wiek. I bardzo nas to cieszy, że państwo mogą tę wiedzę przenosić do siebie, do domu. Dzięki temu, czego uczycie się na zajęciach i co sami wspaniale robicie, a co tutaj możemy oglądać, powodujecie, wywołujecie radość, refleksję i poczucie spełnienia i szczęścia dla tych, którzy to oglądają. Niewątpliwym poczuciem szczęścia przepełniona jest dzisiaj pani Krystyna. Dla każdego artysty to postawienie kropki tym postawieniem kropki nad i jest wystawa i wernisaż. Dzisiaj to jest wasz szczęśliwy dzień. Witamy szczególnie serdecznie panią wiceprezydent, panią Ewę Łokieć i wszystkich tutaj licznie zgromadzonych młodych duchem ludzi. Szanowni państwo, chciałbym serdecznie podziękować pani Krystynie za codzienny trud, za wkład pracy, za wiedzę i pasję, którą dzieli się z wami i z nami. My też, tak nieco będąc na boku, też czerpiemy pełnymi garściami z tego, co pokazujecie młodzieży młodszej. Że nie tylko można, ale trzeba. Że trzeba być aktywnym, trzeba szukać tego swojego miejsca na ziemi, tego szczęścia. Za to szczęście pani Krystynie serdecznie dziękuję. Ja szczególnie oczywiście Krystynie dziękuję ci za te lata, które jesteś z nami, które dzielisz się jak dyrektor w swoją pasją. Już 6 rok, prawda? Także czas nam leci. Chodzi chciało co najgorsze. Tak. Ale to nieważne, to nieważne. Najważniejsze, że jest ta atmosfera twórcza na twoich zajęciach, czego dowodem jest dzisiejszy wernisaż i ta przepiękna wystawa. Serdecznie Krysiu, ja również ci dziękuję. Poproszę tą krótką ciarkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze chciałam również podziękować wszystkim tutaj paniom, które to przygotowały. Przygotowały to ten piękny wernisaż. Widziałam, jak wczoraj, słuchajcie, do nocy pracowały tutaj, nie przyszła. Żeby właśnie, żebyśmy to zobaczyły, to piękno, które wytworzyłyście swoimi rękoma pod kierunkiem pani Krystyny. I ta różyczka to jest podziękowanie.
zajęcia, które odbywają się w ramach projektów dla młodzieży starszej, a jest to Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, projekt Żyj z Pasją, projekt Studium Artystyczne dla Seniorów, Studium Ruchowe, odbywają się dzięki przychylności naszych władz, które jako pierwsze chyba w kraju dostrzegły tak ogromną potrzebę organizacji zajęć pozalekcyjnych, organizację życia młodzieży starszej. I tak jak obserwuję to w skali kraju, nie ma drugiego takiego miasta, w którym w przeliczeniu na liczbę mieszkańców taka byłaby duża liczba aktywnych seniorów. Nie ma drugiego takiego miasta. Proszę Państwa, na ręce Pani Wiceprezydent pragnę złożyć podziękowania w imieniu władz INTI, w imieniu wszystkich słuchaczy, uczestników zajęć za to, że dostrzegacie Państwo potrzeby tej grupy społecznej, tej grupy wiekowej. My ze swojej strony dokładamy starań, aby zorganizować te zajęcia, aby tutaj warunki były jak najlepsze, chociaż wiadomo, że są skromne, ale dokładamy tych starań, żeby jak najwięcej osób mogło korzystać, rozwijać się i poznawać siebie, cały czas poznawać siebie. Za to serdecznie Pani Prezydent dziękujemy. Taka forma, która pozwoliła także odkryć, jaki potencjał tkwi w tak zwanej starszej młodzieży. To jest potencjał, którego do tej pory nikt nie dostrzegał. Państwa działalność to potwierdziła. Ja myślę, że ten potencjał do końca jeszcze nie jest wykorzystany i trzeba szukać kolejnych jakichś pomysłów na to, by osoby, które dysponują, a mają z reguły troszkę więcej czasu, mogły nam wszystkim służyć, bo to jest także forma służenia nam wszystkim. Jest miłość. Spytajcie ptaki, one wiedzą. Tęsknotą, niepokojem, przystanią w olocie. Czym jest miłość? Czerwienią kalin i jarzębin, ciszą morskiej przestrzeni, żaglami w łopocie. Czym jest miłość? Spełnieniem, wiarą i czekaniem, spotkaniem o północy, staroświecką mową. Czym jest miłość? Nadzieją. Nie, nic się nie stanie. Modlitwą dobrych oczu, bo miłość jest tobą. Możecie dziękuję bardzo. Ale to jest ja. Więc pani jak noga dziewuszek хороший, jak noga maskę i imion, najszatno jest nie przyłożyć na brama pokój i zło. Jak dobry brąk, любовь нечая на нагрянет. Когда ее совсем не ждешь, и сразу вечер снова станет удивительно хорош, и ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить-то. Сердце, как хорошо, что ты такое. Zodiak zaczyna baran, znak ognisty, początek wiosny, proszę zobaczyć jaka to ekspresja, a żywo ognia to tak, oświeci, nakarmi, ogrzeje, za blisko poparzy, więc ten dystans trzeba zachować między tym żywiołem a sobą, żeby się nie poparzyć. I to jest właśnie ogień. Tak, tu, i tutaj jeśli chodzi o ogień, to kończy się on tu na kurze, która znosi złote jajka. A no powie, a tak, zauważyła pani? A myślałam, że ono jajka. A to jest taki ogień właśnie strzelcowy, różowo-liliowy, tak. A tu dary ziemi. Co jeszcze o tej porze można dostać? Jeszcze dynie są gdzieś, troszeczkę jest fasoli. Jeszcze pestki, rokitnik, chryzantemy ostatnie. I tu są teksty mojej siostry Lucyny Jakubiak, która czuje bardzo naturę i czuje ogród, czuje przyrodę i zawsze nam coś napisze dobrego. Ku pokrzepieniu serca to mówię.
I mamy tutaj stolik kawowy i herbaciany. Jeśli przeczytać. Kawo, wonna kawo. Jesteś dla mnie całym światem. Z tobą wstaję, dzień umilam i zdradziłem też herbatę. Kamyczków, patyczków, nasionek. W to wszystko się możemy ubrać. W życiu zza kwiatów lepiej widać, co tak naprawdę jest ważne. I sentencje kwiaty sprawiają, że starzejemy się w cieniu kwiatów, bez cienia goryczy. Stoimy przed wystawą prac wykonanych z bardzo prostych rzeczy. Po lewej stronie na słupie wiszą obrazy, które zostały zrobione z ziaren i suszonej pietruszki. Po lesie zbieram kory i z tych kor można właśnie tworzyć różne takie pejzaże.